Oskarżeni rolnicy o łapówki wzięli sprawy w swoje ręce. Okazuje się, że mamy przykład prowokatora, nie ciekawi jedynie to, jaki miał w tym wszystkim interes. Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś, tak jak obiecałam, pokażę Wam film człowieka, który intensywnie szczuł na rolników, ale jednak został nagrany. I co się stało? No, człowiek delikatnie pobłądził. Kochani, proszę udostępnienie materiału, zostawienie łapki w górę, co pozwoli mi zwiększyć troszkę zasięgi tego filmu. No a teraz, nie przedłużając, zaczynamy. Zapraszam. Pewien przedsiębiorca pokusił się o oskarżenia rolników, a to, że na przejściach granicznych brali 1000 zł za przepuszczenie ciężarówki. Oburzające? No trochę tak. I żeby nie było, wiecie, ja nie mówię, że do takich sytuacji mogło nie dojść, bo przecież wszędzie są ludzie i ludzie. Jednak, żeby kogoś oskarżać o tak poważne przestępstwo, no branie łapówki to jest przestępstwo, to chyba trzeba mieć dowody. Bo dowód pod tytułem wydaje mi się albo bo tak, to nie jest żaden dowód. Ja też mogę powiedzieć, że ten przedsiębiorca bierze w swojej firmie łapówki. Nie widziałam, ale wydaje mi się, że tak jest. Zrobię nagonkę w mediach i jego firma będzie skończona. No ale do cholery, tak nie można. No ale co się stało najpierw? Po kolei. Ukraińcy razem z Polakiem, czyli jak ja go nazywam takim lisem w polskim kurniku, oskarżyli Polaków o branie łapówek na granicy. Zresztą zobaczcie. Za to, że mówię prawdę? Tu mnie zamknijcie. Prawdę? A jak? No prawdę? Powiedzieliście przy tych ludziach? Tak. A gdzieś swoje samochody chciał kiedyś przestać, to co? No było porządku. Jechały już, no nie? Macie prawdę. Oczywiście, że tak, no nie? Macie prawdę. No nie, że moje samochody jechały. Macie prawdę. Oczywiście, że tak. No to dlaczego mają nie? A polejło samochody, jak to na co? Jak to jechali? Chciał nie, moje, moje. Co moje ale nie było jej kanady. Po spoli. To jest jak samochody jeżdżali, podobno. Nie dzisiaj, nie wczoraj. To było wcześniej. Ale pan to znaczy pustili jego samochody, no? A po co go pustili? No a czego pustali? А чого пускали тоді господи? А не було спочатку. Руніці беру за кожен самогон, за припущення, можу вам повідати, беру 1000 злотих, беру руніці за самогон. На каждый. Не, мне не нагревайте. Не, я вас прошу, не нагревайте. На каждый вечером, если только темно, роби, курва, до 12 ночи я дуби. Рольницы беру по 1000 злотых за самого. Не нагревайте. Там нагревайте. Спишите свои номеры, курва, які виїжджаю, знайте свои попарчі, які на Україну виїжджаю, сколько номеры еще беру. Ну и зараз что пан на то пове... I pytanie moje pierwsze, skoro wie o przestępstwie i boi się nagrywania, to już jest dziwne, ale dziwniejsze jest to, że nie nagrał łapówkarstwa i nie zgłosił policji. Mogłoby to posłużyć się do rozszczelnienia na przykład granicy, o co Ukraińcom i temu Polakowi właśnie chodzi. I ja nie do końca wiem, czy tego pana można nazwać Polakiem, bo według mnie to on może jedynie co ma to polskie obywatelstwo. Nie dość, że takie słowa mówione po polsku roznoszą się w mediach zagranicznych bardzo szybko, bo przecież Ukraińcy są biedni, a Polacy są ci źli. I ja nie wiem, czy temu panu nie jest przypadkiem wstyd za to, co zrobił, za to, co powiedział, bo normalny człowiek by się pod ziemię zapadł. Z tego, co wiadomo, pan prowadzi przedsiębiorstwo. I dlatego tak wspomniałam, że rolnicy mogą nagrać taki film na niego i będzie miał po firmie. Słowami można wyrządzić dużą krzywdę i trzeba być tego świadomym. Nie wypowiedział się o politykach czy innych państwowych urzędnikach żyjących z naszych podatków, a o rolnikach, którzy walczą o polską gospodarkę. Właśnie dlatego skojarzył mi się z lisem w kurniku. Ale co mnie zdziwiło na tym nagraniu, że policjant się z nim kłóci o to, że gość zwyczajnie kłamie. Przypomnijmy sobie jego twarz, proszę. Chciał być sławny, to niechaj mu się wiedzie, może zostanie influencerem i będzie reklamował orzeszki. Ale zobaczcie, jak się później pan tłumaczył. Żałosne, naprawdę. Ale czy pan potwierdza, czy pan widział te łapówki, że ktoś wziął? Czy pan zna tych ludzi, którzy... Nie, nie byłem. Czyli pan nie widział łapówek żadnych? A to dlaczego pan takie rzeczy powiedział? Z jakiego powodu? Dlaczego? Bo my jakby tutaj wszyscy generalnie mówią o tym. Ale kto mówił? Wszyscy? Bo tutaj naprawdę ja wśród ani rolników... Gdzie pan nie zna, ale pan
jestem kocowicznie w medyce. Ja jestem i na... dzisiaj nie jestem ani tu, ale ja znam tych ludzi i naprawdę ja nie widziałem tam ani jednej. Wiele razy byłem na granicy, wiele godzin tam spędziłem, nigdy żadnej łapówki nikt nie brał, nie widziałem tego. Roman Kondrów, jeden z liderów, i tu tam również Piotr Jacek cały czas uczulają, żeby żadnych takich akcji nie miało miejsca, bo to śmierdzi prowokacją. I można później za to jeszcze mocno beknąć. Więc ja te głosy wiele razy słyszałem, a pan rzucił taką rzecz, która oczernia tych rolników. I dlaczego pan to zrobił, na jakiej podstawie? Bo wiem, że rolnicy szykują przeciwko panu sprawy sądowe, pozwy sądowe. To trudno, to będę się tłumaczył w sądzie, że tak powiedziałem. No ale wie pan, że pan robi teraz źle dla sprawy rolniczej, o którą oni słusznie walczą. Ale ja przecież nic z tym nie mam wspólnego. Pan nie ma nic wspólnego, ale oczernił pan rolników, poszło to w internet i będzie za chwilę z tego wielka afera. I pan nie czuje się tutaj. Nie wie pan nic o łapówkach, a z drugiej strony próbuje pan teraz odwrócić kota ogonem, że pan nie widział. A rzucił pan taką obelgę, że biorą łapówki. Nie powiedziałem, że łapówki biorą, tylko że sprzedawana jest kolejka. Za co? Po 1000 złotych pan powiedział. To nie jest łapówka, to nie jest branie łapówki, tak? Nie, normalna sprzedawana kolejka jest, tak? Sprzedawana kolejka. I to pan powiedział, ale pan nie ma na to dowodów. Proszę pana, no tak mówił, tutaj wszędzie jedynym dowodem jest to, że możemy sprawdzić tylko liczbę aut, których było zarejestrowane, a między liczbą aut, które były spuszczone przez granicę. Ale wie pan, że policja przyjeżdża co jakiś czas i na przykład prosi o to, żeby zwiększyć, bo kolejka jest długa i rolnicy czasami zwiększają, a czasami nie. Więc nie ma, to nie jest żaden dowód. To nie jest żaden dowód, to co pan opowiada. Dobra, to ja obiecuję, że jako Konfederacja będziemy się tą sprawą zajmować i nie chce pan się wycofać. I czy wy to słyszeliście? Czy wy uważacie, że ten pan zrobił to niechcący? Bo jak dla mnie z premedytacją stał i kłamał, a rolnicy nie powinni odpuścić takiego zachowania, bo ukraińskie nagrania poszły już w świat. Sprawa powinna zakończyć się w sądzie. A wyrok powinien wyglądać tak, że pan biznesmen powinien stanąć wśród Ukraińców, powiedzieć im, że zwyczajnie kłamał, powinien przeprosić, a Ukraińcy powinni to nagrać i puścić w świat, że karmią innych kłamstwami o polskich rolnikach. Bo ja przepraszam bardzo, my nie jesteśmy tak doświadczeni w braniu i dawaniu łapówek jak władze Ukrainy. Oni biją nas na łeb i szyję. I wiecie, ja rozumiem emocje, ja rozumiem to, że niektórym w zaistniałej sytuacji jest ciężko. Może was zaskoczę, ale też rozumiem ukraińskich przewoźników, którzy nie mają dostępu do posiłków, nie mają dostępu do tego, żeby się umyć. Ja to wszystko rozumiem i pewnie rolnicy również rozumieją, że dla nich nie jest to łatwa sytuacja. Jednak, żeby protesty dały porządny efekt, niestety nie może być łatwo, nie może być miło. I przypomnę wam, że wcale nie musimy daleko szukać, jak Polacy stali na granicy. Wystarczy przypomnieć sobie pandemię, jak Polacy próbowali wrócić do domu, stali na granicy polsko-niemieckiej. I to dobrzy ludzie, mieszkający niedaleko, przynosili im jedzenie. Samochody ciężarowe stały ponad 30 godzin, osobowe ponad dobę i to wszystko Polakom zafundowali rządzący. Nikt się nie martwił, że w samochodach osobowych przebywały rodziny z dziećmi. Kolejki były na kilkadziesiąt kilometrów i to według wszystkich ważnych ludzi były te dobre kolejki, te słuszne kolejki. A te na granicy ukraińskiej już słuszne według niektórych lisków nie są. Nie wiem, może tylko ja mam takie podejście, że w tych ciężkich czasach Polacy powinni się wspierać, a nie pluć jeden na drugiego. Ostatnio oglądałam filmik z 2005 roku, jak zmarł papież Jan Paweł II. I wiecie, co było wzruszające w tym filmie? Że Polacy nie byli podzieleni. Wstrzymano mecz, wyłączono muzykę w klubach. Nikt nie protestował, każdy rozumiał. Na boisko. Przerwany mecz. Uwaga, proszę Państwa, proszę wszystkich o powstanie. No i coś, czego obawialiśmy się najbardziej. Proszę o ciszę. W tej chwili kibice wymusili przerwę w grze. Chyba, że się Państwo zastanawiają. Dlaczego? Musieliśmy Państwa zastanawiać. Nie ma jednego zawodu, zaraz delegacja decyduje, czy jeszcze nie będzie przeszkadzał.
Drodzy Państwo, informacja podana przez speakera. Ponoć podawana przez włoskich dziennikarzy, ale nie potwierdzona przez Watykan. Kibice się domagają przerwania meczu. I wiecie, mnie wszystkie te filmy, gdzie ludzie potrafili się zjednoczyć, zawsze jakoś wzruszają. Nie wiem, jakoś nasze wartości gdzieś ktoś przyszedł i wymazał, podzielił kraj, podzielił Polaków i wydaje mi się, że właśnie taką jedność będzie nam bardzo ciężko odbudować. Dajcie znać, kochani, co myślicie o tym lisie w kurniku, ile jeszcze takich prowokacji będzie w stronę rolników i czy wy też macie dość takich podziałów społecznych, jakie nastąpiły. Czekam na was jak zwykle w sekcji komentarzy, zostawcie łapkę w górę, będzie mi bardzo miło, a ja was buziam.